Miejsce, od którego niemal wszystko się zaczęło. Jedna przypadkowo zasłyszana historia, która nas do niego doprowadziła. Siedzieliśmy w Warszawie nad Wisłą ze znajomymi. Jeden z nich dowiedział się, czym się zajmujemy. I wtedy opowiedział nam o nim. O ogromnym, mrocznie wyglądającym, niezamieszkałym domu pośrodku wielkiej działki. Domu bez drzwi i z powybijanymi oknami. Później nazwanego przez nas Domem Dusz. Opowiedział nam o tym, czego doświadczył w tym domu. Widział poruszające się okna. Słyszał dziwne dźwięki. Tego dnia wypadł nawet z jednego z nich i jak stwierdził, jakaś siła go z niego wypchnęła. Uciekał, co sił w nogach. To były nasze początki, dlatego ta historia zmroziła nam krew w żyłach. Ale byliśmy zdeterminowani odwiedzić ten dom. W maju 2017 roku nasze plany ziściły się. To był nasz pierwszy kontakt z Domem Dusz. Myślałem, że tu już nie wrócę. Cześć YouTube. Kolejny odcinek. Jesteśmy właśnie po projekcie z aplikacji Randonautica. No i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy oczywiście nie odwiedzili naszego starego, dobrego przyjaciela, jakim jest znany wszystkim Dom Dusz. Tak został przez nas określony na samym początku i taką nazwę przyjął już do samego końca, jak widać. Halo? Halo, halo? Jest tu kto? Proszę się nie bać. No i chcieliśmy sprawdzić, co się tu zmieniło. Czy coś się zmieniło? Jak to teraz wygląda aktualnie? O, a to jest dziwne. Tak, jakby ktoś tutaj pomieszkiwał w okresie letnim, wiosennym. A, okej. Okay. No ktoś sobie zrobił sobie porządek, że tak powiem. No i widać jakieś spanie. Tak. Tutaj. Więc to, co się zmieniło, to jest tu na pewno czysto wymiecione. I ktoś prawdopodobnie tutaj sobie pomieszkuje. Aktualnie nie ma naszego lokatora. No ale obok Domu Dusz nie moglibyśmy przejść obojętnie. Dlatego chcieliśmy sprawdzić, co tutaj teraz się dzieje w tym momencie. Jakąś czujkę słyszę. A to chyba gdzieś bardziej dalej. To jest wszystko po ostatnim naszym. Ten fotel, jak byliśmy tu za pierwszym razem, stał w tym miejscu bodajże i był normalny. Ten tutaj. Filiżanka z IKEA, z tego co widziałem, nie wiem, jak to... Ten alarm mnie interesuje. A tak no właśnie, włączył się alarm. A to... Większość youtuberów pewnie by już uciekała. Tylko, że to słychać by było, jakby był do tego budynku, bardziej tak, jest... Tak. Ale czemu akurat teraz miałby być alarm? Jakby był gdzieś dalej i to raczej nie do tego budynku, chociaż... To
też nie ukrywam, że... Nie, raczej nie. No i nasze dawne znane miejsce. Też nie chcemy być tutaj zbyt długo, żeby nie wzbudzać nadmiernej ekscytacji innych ludzi. No jak widać, stary pentagram został przerobiony na tą rozgwiazdę ze SpongeBoba. Nie wiem, jak on ma na imię. Patryk. Patryk. Radek jest tutaj ekspertem od kreskówek. No i pytanie, czy coś z poprzednich mrocznych tajemnic tego budynku tutaj pozostało? Czy jakieś... Na razie nie ma żadnej anomalii. Czy jakieś zło jeszcze się tutaj tli? Tutaj też posprzątane, ten cała ta... Tak, jakby ta farba cała została już wypleniona. Tutaj jednak jeszcze troszeczkę jest zostawiano. To widać. No. Oczywiście musimy nadmienić, że nie jest to projekt główny i nie spędzimy tu całej nocy. Chcieliśmy tylko rzucić okiem, jak to teraz tutaj wygląda. No bo byliśmy niedaleko i chcielibyśmy sprawdzić, jak teraz wygląda tu ten budynek. Też nie chcemy tu spędzać długo czasu, żeby nie wzbudzać podejrzeń. No, chociaż ta farba trzyma się dosyć długo. Ciekawe, ile osób i jak często tutaj przebywa. Nie, ale dźwięk był taki, że można by było... Ktoś słuchawki zostawił stare. Tych schodów, przyznam szczerze, nie pamiętam. Tak, one są odmieszczone w niego. Mhm. No tak. No jakiś czas nas już tu nie było. To spalone pomieszczenie. Ciągle zerkam na ten alarm. Bo... No nie chciałbym teraz, żeby tutaj ktoś przyszedł. Mhm. Zadania matematyczne. Tutaj nam się poruszył ten... Tak, to ten sławny pokój. Dobrze nam znany. No i tutaj na tym parapecie doszło do tej dziwnej anomalii z telefonem komórkowym. Zgadza się. Teraz wybite okna, zrujnowane. To jest... No nie o to nam chodzi, że jak badamy jakiś obiekt albo przebywamy w nim, my go nie demolujemy, nie niszczymy, nie psujemy nic w nim. To też nie na tym polega nasza pasja. Żebyśmy doprowadzali do takich działań, ale no szkoda, że niektórzy ludzie, którzy tu wchodzą, niszczą. Tu też ktoś sobie zrobił a la prycze, albo chciał sobie zrobić coś do spania. Te drzwi były swego czasu tutaj na środku korytarza. Ale nie wiem, czy to dobre uczucie, ale będąc tu już po raz któryś, czuję się jak w domu prawie, że nie mam takiego stresu, kiedy wchodziłem tu po raz pierwszy. Nie, tam kocham urbek. O, widzę, że tutaj już jest... No całe szczęście, że nikogo tu nie ma, bo mogłoby nas to troszeczkę przyprawić o dreszcze. Tak, kocham urbek z historii. Spoko, pozdrawiamy chłopaków. Tylko nie piszcie takich napisów. Tak, tylko... Dajcie im znać w komentarzu. Oni też pewnie by nie chcieli, żeby w taki sposób ich tutaj oznaczać. No, obiekt zrobił się noclegownią. Z tego co widać. Z nawiedzonego przeszedł na hotel. Ale pamiętasz, jakie były historie związane z tym miejscem, że osoby, które gdzieś tutaj w okolicy pracowały i przyjeżdżały nocować tutaj, z tego co pamiętam, Ukraińcy. Tak. No uciekali stąd w popłochu. Słyszeli łańcuchy. O, tego chyba nie pamiętam. O, to chyba jest nowe. Tak. To jest... Aha. Tutaj...
Tak, tutaj patrz, też... strzykawka. Aha, nowe fanty. Zobacz, jakieś futro. Trochę śmierdzi. Strasznie, no. Nawet nie trochę. Zatkam. Co to jest? Jakieś doczepiane włosy. Śmierdzą. No, to jakaś strzykawka. Jakieś... śmierdzi, jakby się ktoś tutaj... Ale zobacz, mam rękawiczki, to dotknę. Ale jest paracetamol. Jakby ktoś chciał tutaj coś przedawkować. Możliwe. Świeczki, strzykawki, pewnie bardziej atrapy. Te, pewnie teraz tu się zrobiło. Ale jest jakiś bandaż, no ale to już widzę na pierwszy rzut oka, że to nie jest krew, tylko jakaś farba, więc ktoś chciał prawdopodobnie znowu tutaj zainscenizować jakąś dziwną, chorą akcję. No i to miejsce chyba jest już skazane na takie... na takie rzeczy. To jakieś świeczki. Co prawda jest to trochę niepoważne, chore, ale zrobię wam zdjęcia na Instagrama, żeby też pokazać wam, co tutaj się zmieniło. No i chodź, zejdźmy niżej, bo strasznie śmierdzi. Nie ukrywam, że za pierwszym razem, jak tu byliśmy, to lepiej to wyglądało wszystko. No szkoda właśnie, że to jest tak zniszczone, bo obiekt był klimatyczny, miał coś takiego, miał to coś. A teraz... teraz mi jest przykro. Także wbijajcie też naszego Instagrama Team Mystery Hunters. Aktualne zdjęcia, relacje z miejsc, też które odwiedzamy. Mam takie uczucie, tak jakbym przyjechał do jakiegoś znajomego po jakimś czasie i zobaczył, jak on się stoczył. Trochę tak. Tak, i tak jak, nie wiem, popadł jakiś tam nauk czy coś, i tak mi jest przykro, bo ja zaczynałem od tego domu. On jest dla mnie... Tak, to jest taki dobry, znaczy, on jest, powrót w przeszłość. Ja zaczynałem od tego domu, ten dom dla mnie jest istotny, jest ważny w jakiś tam sposób. 17 lipca 2019. Ktoś sobie przyszedł poczytać przy kawce. Ważny jest dla mnie ten dom, a on jest taki zrujnowany, taki zniszczony. Tyle przygód, nazwijmy to przygód, się tutaj odbyło. Tyle niewytłumaczonych do tej pory jakichś działań udało się tutaj nagrać. A dzisiaj można powiedzieć, że czuję totalny spokój. Tak, jak po prostu... ten dom został zrujnowany, oczyszczony. Jesteśmy w domu dusz po raz czwarty. Przyjechaliśmy tutaj, żeby sprawdzić, co się zmieniło. To, co widzę, jest dla mnie przykrym widokiem, ponieważ ja swoją przygodę z Mystery Hunters zaczynałem właśnie od tego domu. Więc powiem tylko tyle, że szkoda, że historia domu dusz się tak potoczyła. Na tą chwilę nie odczuwamy niczego więcej. No i pozostawiamy chyba ten dom dusz samemu sobie. Niestety taka kolej rzeczy. Także jeżeli ten krótki film z takiej wizyty u starego, można powiedzieć, przyjaciela wam się podobał, to dajcie znać. Też ważne, żebyście pamiętali, że jak przychodzicie do jakichś obiektów, które my weryfikujemy, badamy, przyjeżdżacie,
to żebyście nie niszczyli tych obiektów, nie demolowali, nie doprowadzali do takiego stanu, w jakim on w tym momencie jest, bo to nie o to chodzi. Każdy może przyjechać, każdy może zobaczyć. My to robimy po to, żebyście wy już tego nie musieli robić, ale wiadomo, chcecie, możecie. Ale nie demolujcie. Para urbex, nie psujcie. To nie wandalizm. Dokładnie. Peace.